Cześć, dzisiaj będę Was, myślę, że dość ciekawy materiał. Mianowicie powspominamy sobie z nim pewną serię, która jest bardzo bliska mojemu sercu. Chodzi mianowicie o LEGO Mixels. Seria ta, jak mówię, jest przeze mnie bardzo lubiana. Mam z niej mnóstwo miłych wspomnień związanych z nią. No i jeżeli chodzi o same zestawy, to one były czymś bardzo fajnym, gdyż kosztowały one na początku chyba 20 zł katalogowo, później ta cena chyba nieco wzrosła. Ale tak czy inaczej, był to bardzo fajny sposób, żeby w niewielkiej cenie zdobyć pakiet bardzo fajnych elementów, gdyż każdy taki miksel zawierał naprawdę sporo przydatnych części. No i jeżeli chodzi o same konstrukcje, no to tak jak tutaj widzicie, były one często bardzo pomysłowe, bardzo kolorowe, całkiem pociesznie zawsze te miksele wyglądały i no generalnie bardzo lubiłem tą serię. Było tam mnóstwo kreatywności, mnóstwo ciekawych elementów, które można było zdobyć. No i nie powiem, brakuje mi jej dość mocno, gdyż była to naprawdę świetna seria, więc pomyślałem, że czemu by nie zrobić takiego odcinka, w którym przedstawię Wam całą moją kolekcję zestawów z tej serii, gdyż jak widzicie, jest ich tutaj dość sporo. Więc dzisiaj sobie wszystkie te miksele, które tutaj widzicie, omówimy. No oczywiście nie jakoś tak bardzo szczegółowo, tak generalnie raczej na szybko, nie spodziewajcie się, że będzie to jakaś bardzo szczegółowa recenzja każdego miksela, raczej takie omówienie na szybko. Niektóre z tych mikseli wprawdzie dostały już kiedyś recenzje, gdyż recenzowałem niektóre z tych zestawów, ale w pewnym momencie po prostu przestałem te miksele recenzować. Uznałem, że lepiej będzie po prostu nagrać taki jeden duży materiał, w którym przedstawię Wam je wszystkie. Tak więc chyba możemy zaczynać. Miksele wychodziły seriami. W każdej serii mieliśmy po 9 mikseli, które dzieliły się na 3 plemiona. Generalnie każdy plemię miał jakąś swoją cechę charakterystyczną. W pierwszej serii były to głównie żywioły, no mieliśmy miksele ognia, miksele ziemi, miksele elektryczności, ale później dość mocno się to rozwinęło i mieliśmy na przykład miksele policyjne albo miksele strażaków. Więc to są wszystkie miksele z serii pierwszej, jakie posiadam. Każdy z nich trzech jest z innego plemienia. No i na początek mamy miksele o imieniu Zorcz, który pochodzi z plemienia ognia. No generalnie tutaj z tyłu widzimy taki ogień ciągnący się za nim, dwa takie duże elementy ognia. Ma on takie dość długie stopy, oczka, brwi zrobione za pomocą elementu kierownicy, całkiem ciekawe wykorzystanie tego elementu. Rączki umieszczone na tych takich zawiasach, więc możemy nimi trochę poruszać. No i nogi opierają się na zawiasach kulkowych. I te właśnie elementy, te małe zawiasy kulkowe zostały wprowadzone właśnie na potrzeby serii LEGO Mixels. Więc jeśli ta seria coś zmieniła w świecie LEGO, no to zdecydowanie to, bo dzisiaj te elementy są często podstawą wielu konstrukcji różnych, czy to mechów, czy to jakichś stworków. Więc to jest na pewno coś, czym ta seria się zasłużyła w świecie LEGO. A teraz myślę, że możemy już przejść do kolejnego miksela, który nazywa się Crader i pochodzi z plemienia mikseli Ziemi. No i pierwszym, co rzuca się tutaj w oczy, jest ta oto jego wielka, potężna łapa. Myślę, że całkiem fajnie to wygląda, mamy tutaj ruchome palce. Druga natomiast ręka już jest dużo mniejsza, w rozmiarze powiedziałbym normalnego miksela. Fajne są również te jego oczy, które umieszczone są na takich obrotowych, technikowych pinach, dzięki czemu możemy je sobie obracać. I może on przyjmować takie różne, całkiem zabawne wyrazy twarzy. Można mu porobić jakieś różne całkiem zabawne minki. O, na przykład teraz dosyć dziwnie wygląda. Poza tym cała górna część jego ciała jest umieszczona na takim obrotowym elemencie, więc możemy nią sobie obracać o 360 stopni. Nogi umieszczone na zawiasach kulkowych. No i warto jeszcze zwrócić uwagę, jak tutaj fajnie z tyłu została oddana faktura właśnie takich skał, jakichś kamieni. To jest naprawdę całkiem fajnie wykonane za pomocą różnych serków oraz innych takich nieregularnych elementów. No i ostatnim mikselem z serii pierwszej, jak go posiadam, jest Tesla, czyli miksel z plemienia elektryczności. No pierwszym, co tutaj się rzuca w oczy, jest ten oto jego ogon zdobiony z takiego długiego elastycznego elementu, zakończony no właśnie elementem imitującym elektryczność. Poza tym ma on głowę jakby na kształt jaszczurki, tak mi się to trochę przynajmniej kojarzy. Ma on jedno oko w formie takiego dużego, okrągłego tajla 2x2. No i górną część jego głowy możemy podnosić i opuszczać, gdyż jest ona zamontowana na zawiasie. I
oddaje to efekt, jakby właśnie otwierał i zamykał on buzię. Poza tym ręce umieszczone na uchwytach, więc możemy nimi poruszać w górę i w dół i nogi na zawiasach kulkowych. Przechodzimy teraz do serii drugiej, z której posiadam tylko jednego miksera. Jest to mianowicie Joke, który pochodzi z plemienia nawiązującego, tak powiedziałbym, do drzew, drewna. No i jest on trochę czymś takim na kształt psa i mnie się to zawsze bardzo podobało w serii tego miksera, że dostawaliśmy też poza takimi typowo humanoidalnymi stworkami takie bardziej zwierzęce. Je chyba zawsze lubiłem właśnie najbardziej. No i tak, rzuca się tutaj na pewno w oczy ten jego bardzo długi ogon, dłuższy właściwie niż reszta jego ciała. No i również jego paszcza, w której spójrzcie, jakież on ma potężne zębiska. No i tak, paszczę możemy sobie otwierać i zamykać. W środku mamy również oddany za pomocą czerwonych elementów język. Są oczywiście oczka, są nogi. No i tutaj nie mamy żadnych zawiasów kulkowych, a trochę szkoda, no bo to był właśnie element charakterystyczny bardzo dla tej serii, więc tutaj pozowalność tego miksera jest nieco mniejsza niż tych innych. Jest to taki bardziej, powiedziałbym, statyczny mikser, ale mnie to szczerze mówiąc nie przeszkadza, bo tego typu mikserki, jak mówię, bardzo lubię. Przechodzimy teraz do serii trzeciej, z której posiadam najwięcej, bo aż 6 mikseli. I są to dwa pełne plemiona. Jeśli zebraliśmy sobie całe takie plemię, wszystkie 3 miksele, to z elementów zawartych w nich mogę się zbudować Maxa, czyli takiego, no, po prostu większego miksela. I to sobie jak najbardziej zaraz zrobimy, ale najpierw omówmy wszystkie poszczególne miksele. Zaczniemy od plemienia mikseli w takich bagiennych klimatach. Pierwszym z nich jest miksel o imieniu Glomp. Generalnie ma on takie naprawdę długie nogi, które umożliwiają dość sporo możliwości pozowalności. Podobają mi się jego ręce, które są zakończone czymś na kształt palców. Mamy jedno duże oko. No i czymś na pewno ciekawym jest wykorzystanie tych takich wężowatych elementów, które, jeśli się nie mylę, pojawiły się po raz pierwszy w Ninjago, w formie smarków z nosa. Następnym mikserem jest Groot. I tutaj znowu mamy do czynienia z mikserem, który ma taką sylwetkę psa bardziej. Możemy otwierać i zamykać jego paszczę. Są oczywiście ząbki. Są oczy, jest ogon w formie takiego oto elementu roślinności, są nogi, tutaj po bokach znowu widzimy takie właśnie wężowate elementy, które zapewne mają tutaj imitować ślinę lecącą mu z pyska. Jak mówię, bardzo lubię tego typu miksele i ten również bardzo mi się podoba. Pamiętam, że chyba właśnie był to mój ulubiony albo drugi ulubiony miksel z tej serii i kiedy go tylko zobaczyłem, to bardzo chciałem go mieć. I ostatnim miksem z tego plemienia jest Torc. Tutaj bardzo ciekawe są jego ręce, gdyż są one zakończone takimi jakby elementami przystawek. Bardzo interesujące części. Natomiast jeżeli chodzi o samego miksera, no to są oczywiście oczka, jest taki jakby nos, duże nogi umieszczone na zawiasach kulkowych. No generalnie całkiem pocieszny miksel. Czas przyjrzeć się kolejnemu plemieniu. Są to mianowicie miksele czarodzieje, magowie. No i na początek mamy Mesmo, który jest mikserem ptakiem. Był już pies, więc czemu nie ptak? Naprawdę podoba mi się, jak tutaj kreatywnie projektanci do tego podeszli. No, skoro jest ptakiem, to są oczywiście skrzydła w postaci takich długich fioletowych elementów. Możemy sobie nimi poruszać w górę i w dół. Bardzo fajnym patentem jest również nałożenie na oczy czarnych kapeluszów wiedźmy. Bardzo ciekawe wykorzystanie tego elementu. Możemy otwierać i zamykać paszczę. I ciekawym również zabiegiem jest umieszczenie tutaj tego elementu kolca, który trochę nadaje temu mikserowi wygląd, jakby miał taką kozią bródkę. Przynajmniej mnie się to tak kojarzy. Są oczywiście również nogi. No i przechodzimy do kolejnego miksera, jakim jest Magnifo. Wyposażony jest on w dwie fioletowe rękojeści od miecza świetlnego. No, mistrz Windu pewnie byłby zazdrosny. I mają one prawdopodobnie imitować różdżki. Ciekawym patentem jest umieszczenie tego takiego elementu w kształcie pachołka na jego głowie, który imituje jakby taki długi cylinder. Jest jedno duże oko, są ząbki. Z tyłu taka oto konstrukcja, która ma zapewne imitować taką krótką pelerynę. Są również oczywiście nogi umieszczone na zawiasach kulkowych. No i ostatni, chyba mój ulubiony miksel z tego plemienia, czyli Wizbus. Pamiętam, że on właśnie mi się bardzo podobał i bardzo chciałem go mieć. Był to chyba pierwszy miksel z tej serii, jakiego kupiłem, gdyż bardzo właśnie mi się spodobał pomysł tego, że jest on takim jakby pająkiem,
Ma on 6 odnóży. Z tyłu coś na kształt odwłoku zakończonego hakiem. No i jego buźka. Są oczywiście dwa oczka. I możemy sobie tą buźkę otwierać i zamykać. Tutaj zarówno górna, jak i dolna część buzi jest ruchoma, więc możemy ją naprawdę szeroko otworzyć. Także wygląda to aż dosyć dziwnie. Może troszkę ją zamknijmy. No i bardzo ciekawą rzeczą jest również ten element, który tutaj symbolizuje prawdopodobnie jakiś wystrzał energii, którą ten mikser potrafi wydobywać ze swojej paszczy. Ten element, z tego co kojarzę, pojawił się również w serii LEGO Chima i pamiętam, że bardzo się cieszyłem, że mogłem go tutaj za pomocą tego miksera zdobyć. No to teraz przejdźmy do tych zapowiedzianych wcześniej maksów. Tak właśnie prezentują się te maksy. Zacznijmy może od maksa tego plemienia bagiennego. Jest on czymś na kształt takiego jakby dinozaura. No i tak, jego głowa umieszczona jest na uchwytach, więc możemy nią delikatnie poruszać. Bardzo fajnie tutaj zostały wykorzystane te elementy, które tutaj imitują jakby smarki lecące mu z nosa. No, dość ohydne, ale też naprawdę kreatywne. Z tyłu znajduje się ogon, zakończony takim oto elementem roślinności. Ręce umieszczone na zawiasach kulkowych, zakończone takimi wężowatymi elementami. No i nogi również umieszczone na zawiasach kulkowych. Duże stopy, tak więc jest tutaj duża stabilność. No i jak mówię, można tego maksa całkiem fajnie wypozować. O, można na przykład coś takiego z nim zrobić. A teraz przejdźmy już do tego drugiego, czyli maksa tego plemienia magicznego. On podoba mi się zdecydowanie dużo bardziej, gdyż jest takim, no właściwie nie wiem do końca jak to właściwie nazwać. Jest to taki czteronogi stworek z dużym ogonem oraz skrzydłami. Bardzo pomysłowy tutaj projekt tej postaci. Jeżeli chodzi o skrzydła, to możemy nimi oczywiście delikatnie poruszać w górę i w dół. Jest również głowa i możemy tutaj otworzyć sobie tą paszczę. Widzimy tutaj potężne zębiska. No i bardzo fajny patent z nałożeniem kapeluszy na oczy. To zresztą już się przewinęło w przypadku tego jednego właśnie z mikseli, z tego plemienia. Ale tutaj również wygląda naprawdę fajnie. Są oczywiście nogi. Przednia para umieszczona na uchwytach, tylna na zawiasach kulkowych. Więc jest tutaj dość spora możliwość pozowalności. No i ten oto duży ogon umieszczony na zawiasie kulkowym. Zakończony tym oto bardzo fajnym elementem. No i generalnie jest to chyba jeden z moich ulubionych maksów w całej serii LEGO Mixels. Gdyż jak mówię, naprawdę sam pomysł na tego stworka jest niesamowicie kreatywny. Przechodzimy do serii czwartej, z której posiadam dwa miksele, oba z plemienia ognistego. Na początek mamy miksela o imieniu Meltus, który jest czymś na kształt dinozaura. Właśnie o tym jeszcze nie wspomniałem, a to jest też wielka, myślę, zaleta tej serii, to, że jak bardzo te miksele były zróżnicowane. No bo tutaj mamy jakiegoś dinozaura. Wcześniej mieliśmy naprawdę przeróżne miksele, które miały bardzo różne typy budowy, więc to było coś naprawdę fajnego, to jak bardzo zróżnicowane były te miksele. No i tak, widzimy tutaj, że z jego nozdrzy bucha ogień. Są oczka i nad oczkami takie oto elementy umieszczone na zawiasach, więc możemy je delikatnie podnieść. Co troszkę zmienia wyraz twarzy naszego miksela. Teraz wygląda na takiego bardziej zadowolonego, natomiast jeśli bardziej opuścimy te elementy, to robi się taki trochę bardziej zły. Poza tym ma on również ogon, nogi umieszczone na zawiasach kulkowych, no i są również ręce umieszczone na uchwytach. Natomiast drugi z tych mikseli to Flamzer, który z kolei jest czymś na kształt, no właściwie nie wiem do końca czego. Takiego jakby kraba być może, tylko z takim długim ogonem. No nie wiem, tak czy inaczej wygląda on naprawdę fajnie. No i właśnie, jeśli chodzi o ten ogon, składa się on z zawiasów kulkowych i zakończony jest takim oto długim elementem ognia. Ma on również takie krótkie rączki zakończone takimi kolcami. No i cztery nogi. Poza tym jedno oko w formie takiego dużego, okrągłego tajla 2x2. Ząbki. No i możemy tutaj delikatnie górną część głowy unieść do góry albo opuścić na dół. Przechodzimy do serii piątej, z której mam akurat tylko jednego miksela. Jest to mianowicie Gox i należy on do plemienia takich mikseli w klimatach steampunkowych. No i tak, ma on długie ręce składające się z zawiasów kulkowych, zakończone trzema palcami. Na pewno czymś fajnym jest to jego oko,
które z tyłu jego znajduje się taki oto technikowy element, który kiedy sobie obracamy, no to oko również nam się obraca, więc może on w różne kierunki patrzeć. Poza tym na pewno czymś ciekawym są te wąsy składające się z dwóch takich elementów złotych kolców. Naprawdę kreatywne wykorzystanie tych klocków. Są oczywiście ząbki. No i chyba najciekawsze co jest w tym całym mikselu, czyli jego nogi, które są takimi oto szponiastymi odnóżami. Te elementy z tego co kojarzę pojawiły się chyba po raz pierwszy w serii Hero Factory. No i cała górna część ciała tego miksela umieszczona jest na obrotowym elemencie, więc możemy ją sobie obracać o 360 stopni. Przeskakujemy serię szóstą, bo z niej akurat żadnego miksela nie posiadam i przechodzimy do serii siódmej, z której mam dwa miksele. Należą one do plemienia mikseli zamkowych. No tutaj właśnie jest już ten moment, kiedy te plemiona zaczęły się naprawdę rozwijać, no bo zaczęliśmy, jak przypominam, od żywiołów typu ogień, ziemia, a teraz mamy miksele w klimatach średniowiecznych, tak więc no fajne nawiązanie do klasycznej serii LEGO, czyli oczywiście Castle. No i tak, pierwszy miksel nazywa się Mixadel. No i jest on czymś na kształt takiego chodzącego zamku, z takim mi się przynajmniej kojarzy. Mamy tutaj funkcję bawialną, mianowicie górna część jego głowy jest katapultą. Na jej końcu znajduje się element głazu, w którym znajduje się taki oto zaokrąglony element, który kiedy tu naciśniemy, możemy wystrzelić. No i na pewno zwraca również uwagę oko, na które nałożony jest rycerski hełm. Bardzo kreatywne wykorzystanie tego elementu. Tutaj jeszcze powiewa sobie czerwona flaga. Są oczywiście ręce, są zęby oraz cztery nogi umieszczone na zawiasach kulkowych. Drugi miksel nazywa się Paladum. Jest to taki jakby koń ze skrzydłami. Jeżeli chodzi o skrzydła, to są to takie oto złote elementy. Bardzo fajne. Myślę, że jedne z ciekawszych elementów, jakie w tym zestawie można było dostać. Poza tym tutaj na boku znajduje się jeszcze włócznia, tak więc no, może ten miksel kogoś zaatakować. Jest również głowa umieszczona na długiej szyi, która jest umieszczona na zawiasach, więc możemy sobie ją opuścić albo też podnieść do góry, jak nam się to tylko podoba. Jeżeli natomiast chodzi o głowę, no to mamy tutaj jedno oko, ząbki, no i dolna część tych zębów jest umieszczona na uchwycie, więc też możemy tutaj otwierać i zamykać tą buzię. Jako ogon został tutaj wykorzystany element czerwonej flagi. No i mamy oczywiście również nogi. Przednia ich para jest umieszczona na uchwytach, więc możemy nimi poruszać do przodu i do tyłu. Natomiast druga na zawiasach kulkowych, więc tutaj ten zakres ruchu jest już dużo większy. No i to by było na tyle. Przedstawiłem wam dzisiaj całą moją kolekcję zestawów z serii LEGO Mixels. No i tak jak mówiłem we wstępie, jest to seria bardzo bliska mojemu sercu, wspominam ją bardzo pozytywnie. No i nie ukrywam, że za nią tęsknię, gdyż była to świetna możliwość, żeby za niewielką cenę otrzymać fajną konstrukcję dostarczającą wielu przydatnych elementów. No i szkoda, że nie ma już obecnie takiej serii, albo chociaż czegoś, co by ją w jakiś sposób zastąpiło. Tak więc ja tą serię wspominam bardzo dobrze, a dajcie znać w komentarzach, co wy o niej sądzicie. Macie jakieś zestawy, czy ją lubiliście, czy może wręcz przeciwnie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!